Znajdujemy się dzisiaj na imprezie MTV, ale niestety nie macie w gronie nominowanych. Czy nie zazdrościsz trochę kolegom z branży, że oni jednak dzisiaj walczą o tę statuetkę? Nie, w żadnym wypadku. Ja nie jestem osobą, która jest osobą zazdrosną, zawisną, jak to powiedziałam, nie jestem osobą, która jest osobą. Nie jestem zawisna, nie jestem zazdrosna, ja staram się dawać z siebie jakiekolwiek pozytywne emocje. W żadnym wypadku nie szerzę zazdrości, nienawiści, zawiści czy czegokolwiek takiego. Stąd też ja się bardzo cieszę za wszystkie osoby, które odnoszą jakiekolwiek sukcesy w branży muzycznej i bardzo trzymam za ich kciuki. A jakie masz plany osobiście na swoją karierę dalszą, jeśli chodzi o muzykę? Pracuję właśnie teraz nad swoim czwartym albumem, który będzie miał swoją premierę w nadchodzącym roku. Jak na razie skończyliśmy pracę nad trzema piosenkami, trwają prace nad kolejnymi. Dlatego nie chciałabym też dawać jakichkolwiek ram czasowych, w których później musiałabym się zmieścić, aby nie zawieść swoich fanów. Cały czas prężnie nad tym pracuję, można to śledzić na moim Snapchacie i na innych moich kanałach, bo często o tym wspominam. Także no mam nadzieję, że ci cierpliwsi się w końcu doczekają. No właśnie, a propos twojego Snapchata, tam królują twoje wyprzedaże, tak to mogę nazwać, ubrań, bo wystawiasz i twoi fani mogą zakupić to, w czym się pojawiasz na imprezach czy na co dzień. Czy rzeczywiście to jest taki sposób, nie wiem, na zarobienie, czy raczej właśnie na to, żeby dać szansę swoim fanom na pokazanie się w twoich ubraniach? Bardzo często moi fani rzeczywiście pytają mnie o dane kreacje, które miałam na sobie na albo wydarzeniach, albo po prostu zwykłych sytuacjach życiowych. I zazwyczaj, kiedy na przykład są to buty na niebotycznych obcasach 30-centymetrowych, które bardziej przypominają buty albo szalonej artystki, albo prostytutki, no to z racji tego, że nie mogę oddać tego ani do domu dziecka, to po prostu oddaję to na sprzedaż moim fanom za symboliczne pieniądze, no bo umówmy się, ja tam wyprzedaję rzeczy po 10, po 20 zł. Po prostu chcę się tego pozbyć. Wiem, że nikt z domu dziecka nie ubrałby butów na 20-centymetrowym obcasie, dlatego też po prostu rozdaję to swoim fanom. No właśnie, niby symboliczne ceny, ale plotkuje się, że nawet udało ci się za tę sumę, która się uzbierała, wyjechać ostatnio na wakacje. Czy to jest prawda, czy nie? Proszę cię, jakby udało mi się zrobić naprawdę wiele rzeczy, wybudować dom, kupić nowy samochód i polecieć na wakacje, także w ciągu roku wydaje mi się, że mam nieco inne źródła dochodu niż wyprzedaże na Snapchacie za 10 zł.